Witamy Państwa bardzo serdecznie w telewizji Media Przasnysz. Dzisiaj wita Państwa zespół w innym stanie, czyli Przemek, Bartek, witam Łukasz, serdecznie. Jasiek i Łukasz. Dzisiaj też będę w nieco specyficznej roli, bo będę trochę zadawał pytania i też trochę odpowiadał. Tutaj przed wejściem na antenę mówiliśmy, że tylko Jasiek ma doświadczenie telewizyjne. Telewizja Media Przasnysz to nie Polsat, ja to nie Marcin Rok. Maciek Rok. Panowie, na pewno spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać trochę z naszymi widzami na temat zbliżającej się wielkimi krokami drugiej płyty zespołu w innym stanie. Ale zanim o niej trochę poopowiadamy, to myślę, że warto też wprowadzić trochę naszych telewidzów, a Państwa prosimy o to, żeby zadawać nam pytania w komentarzach. W to wszystko, jak to się zaczęło, bo trzeba powiedzieć, że i Łukasz, i ja to nie są członkowie, nabytki. To nie są członkowie, którzy są od samego początku w zespole. Natomiast Przemek, Bartek i Jasiek są z tego pierwszego składu. Był jeszcze Jacek Bartyga, widzę, że nas ogląda, także Jacku serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I w sumie u niego to się wszystko zaczęło, bo tak, zaczęło się u Jacka w mieszkaniu. Rano obudziliśmy się po jednej z imprez. Pamiętacie? To były studenckie czasy i stwierdziliśmy, że nagramy na Puławskiej jakieś... mieszkał wtedy? Tak, nagrywaliśmy wtedy sobie hip-hop, ale któregoś pięknego poranka stwierdziliśmy sobie, że nagramy utwór... Że dużo bardziej pasuje nam reggae. Utwór reggae. No i no. Janek, z tego co pamiętam, wtedy pracował w teatrze i nagrywaliśmy to u kolegi takiego pierwszą naszego wersję, Pawła. Pierwszą wersję utworu nagraliśmy, tak. Bo trzeba powiedzieć, że zespół w innym stanie tak naprawdę zaczął się wszystko od pierwszego utworu, w którym był właśnie Jacek z wami, czyli jest jak jest. Jest jak jest, inaczej nie będzie. No i ta wersja taka, powiedzmy sobie, średnia jakościowo, bo ona tam była nagrywana w trakcie jednej z imprez, zaczęła się podobać naszym znajomym, no to nagraliśmy ją jeszcze raz u pana Marka Karolskiego, którego serdecznie pozdrawiamy, o której również. Do roli w tym zespole nie jeszcze powiemy, rola. Bo najbardziej cierpliwa osoba na świecie. No i po nagraniu tego utworu wylądował na YouTubie, no i okazało się, że gra, że ludzie chcą sobie tego słuchać jakoś, no i potem to już poszło. To jeszcze dodam tylko, że zanim w innym stanie, w takim kształcie, czyli wy dwóch, chłopaki we dwóch, którzy ten numer wymyślili, potem on trafił do mnie i jakoś tam go nagraliśmy, to jeszcze wcześniej pod tym szyldem pojawiały się różne dziwne wytwory Bartka wcześniejsze na przykład, które zresztą jeszcze nadal w internecie można znaleźć niestety. To tak źle może, co? Także w innym stanie ta nazwa już funkcjonowała wcześniej i potem tylko zaadaptowaliśmy ją do tej nowej sytuacji. No i dołączyłeś potem, bo wiadomo, że ekipa musi być sztywna. Tak jest, czyli panowie, w zasadzie można powiedzieć, że to 5 lat historii, historii ciekawej, historii, w której pojawiła się już płyta. Natomiast jest z nami DJ Szaszor, czyli najświeższy nabytek zespołu w innym stanie. Witam człowiek serdecznie. Który dołączył do nas tak naprawdę rok, 2 lata temu. Dwa lata temu. Chyba to się trochę, Szaszor, stało przez zupełny przypadek. Tak. No z tego co pamiętam, to przeznaczenia, nie przypadek. Akurat Peter Parker, DJ Ciechanowa, akurat nie mógł wtedy grać z wami imprezy i polecił mnie. No i zagraliśmy koncert w Zgrzycie. I tak to się zaczęło. Później zaczęliśmy jeździć po świecie. Ja jeśli bym jeszcze miał uzupełnić w ogóle tą całą historię, to trzeba powiedzieć, że też znalazłem się przez zupełny przypadek, bo na pierwszym historycznym koncercie zespołu w innym stanie nie mógł być obecny Przemek i musiałem go dzielnie zastępować i na tyle go chyba dobrze wtedy zastąpiłem, że od razu poszła propozycja. Mógłbyś próbować. W ogóle warto wspomnieć o tym koncercie pierwszym, bo to była historia... Która, jego można gdzieś tam który jeszcze niestety również jest w internecie. Można powiedzieć, że zespół się ukonstytuował wtedy i rozpoczął działalność performatywną, tak bym to nazwał. Słynny koncert z kartkami. Tak, w ręku, trzeba było powiedzieć, że wy wtedy supportowaliście zespół mój i Jacka. Tak, coverowy. I akcja była taka, że pan wysypał się jakiś zespół, który miał grać w zajeździe. Ciechanowa, czyli te ciechanowsko-przasnyńskie relacje zazębiają się cały czas. No i była taka sytuacja, że musieliśmy to przygotować w 2 albo 3 dni, a mieliśmy 2 utwory, więc w zasadzie napisaliśmy u ciebie, pamiętam, w takiej kanciapie te 2 utwory, no i graliśmy z kartkami. To było po prostu tragiczne, traumatyczne wspomnienie, trudne damy to granie z kartkami, ale taki zrobiliśmy sound system, który się ludziom podobał, no i stwierdziliśmy, że to uderza bardziej chyba na żywo, nie? I zaczęliśmy coraz więcej tych koncertowych akcji sobie tworzyć.
No właśnie, czyli w zasadzie 5 lat historii zespołu w innym stanie, ale jeśli mówimy o zespole w innym stanie, to ja też chciałbym jeszcze trochę wcześniej mimo wszystko uderzyć w tamte czasy, kiedy ja pamiętam Przemka w bluzie hip-hop, kiedy grał na gitarze, Jasiek wtedy o to wracamy do czasów dzieciństwa chyba. Albo też czasów licealnych, gdzie wspólnie ja, Jasiek i Bartek tworzyliśmy zespół szkolny. Tamte czasy w zasadzie myślę, że też dały nam dużo, dużo takiego trochę doświadczenia nawet, jak przebywać na scenie. No i też trzeba powiedzieć, drodzy Państwo, że każdy z nas na czymś gra, bo Przemek to gitara bo, i perkusja trochę też. Pozdrawiam Panie Marku. Bo Bartek to też gitara, Jasiek to też gitara, ja trochę bas, ale bardziej trochę niż bas. I podejrzewam, że Łukasz też tam sobie świetnie radzi, nie tylko na dekach. No ja gramofony i jakieś tam różne elektroniczne kontrolery. Kolega nam się pod kabelki po prostu podłączył do prądu, no i tyle. Ale, już... Ale to też jest instrument, kradnę jak najbardziej. Prąd. Ale dek już tak fantastycznie opanował, że w zasadzie doszedł do... Jeszcze tak naprawdę należałoby wspomnieć, że zanim dołączył do nas Szaszer, to też przez jakiś czas występował z nami Igor, którego też tu pozdrawiam z tego miejsca. I również Peter Parker. I Peter Parker, tak. Osoby, które nam pomagały na początku, no bo wiadomo, że to dużo, dużo fajniej, jak mamy za plecami kogoś takiego, kto tam ogarnia całą tą kwestię muzyczną. Chociaż zdarzyło się zagrać parę koncertów, tak, że przez tak, z komputera ja coś tam próbowałem, a rzeczywiście to ciężka sprawa. To tutaj Szaszer do nas wkomponował się idealnie, muszę powiedzieć, i mam nadzieję, że ta współpraca jak najdłużej będzie trwała. Szaszer, tyle ciepłych słów, ile dzisiaj usłyszysz na wizji. Już się długo. Zapisuj. Powolutku zaczynają spływać pierwsze pytania, także raz jeszcze mocno zachęcamy do tego, żeby gdzieś tam w komentarzach pytać o co tylko się chce. Panowie, ale jest chyba takie jedno miejsce dla nas szczególne i też można powiedzieć, że od niego wszystko się zaczęło. To jest Zajazd Staropolski, absolutnie. To jest Lucek Krynicki i to jest chyba miejsce, do którego przychodzimy i gramy szczególnie miło, tak mi się wydaje. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o Zajazd Staropolski, bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że to był taki jaśniejący punkt na tej czarnej dziurze, jeżeli chodzi o kulturę w miastach, w małych miastach na północnym Mazowszu. Jest tak, że o kulturę się nie dba, o kulturę niezależną tym bardziej, taką, która może sprawiać jakieś tam problemy, niewygodne treści, tam gdzie mogą się pojawiać takie rzeczy, które nie będą, powiedzmy, przystawały do takich ogólnie pojętych norm, ogólnie nie muzyka rodzinna, tak to nazwę. No to generalnie z promowaniem takiej muzyki jest duży problem w małych miastach i Lucjan i jego koncerty to było takie miejsce, gdzie ta kultura niezależna jakkolwiek funkcjonowała przez lata, przecież tam się odbyło, nie wiem, ze 100 koncertów punkowych, metalowych, reggowych, hip-hopowych, tam odbywały się fantastyczne rzeczy i dzięki tak naprawdę temu miejscu w jakikolwiek sposób ludzie mogli prezentować swoją muzykę, bo ludzi, którzy sobie tworzą muzykę, to nie brakuje w mieście. Problem jest z jakimś kanałem dystrybucji tej muzyki, tej twórczości. I to miejsce według mnie zapewniło wszystkim taki kanał właśnie do przekazu. I stworzyła się taka mała nawet społeczność wokół tego miejsca, więc tam się ludzie powtarzają, przecież dobrze wiesz. Wy dobrze wiecie, bo wy też pewnie bywacie, ludzie, którzy nas oglądają. Przemek, jakbym ciebie miał spytać o takie miejsce, w którym ci się najlepiej występuje, najlepiej gra, to też byłby Staropol i Zajazd? Zdecydowanie Staropolski, no ale pojawia się też Ciechanów i zaprzyjaźniony Zgrzyt, w którym też gramy w zasadzie kiedy chcemy i wchodzimy. Za co dziękujemy Sławkowi Gortatowi. Tak, pozdrawiamy się też. Robisz tam świetną robotę, Sławek. Kontynuuj, nie przestawaj. To jest druga taka osoba, która właśnie jeszcze chyba nawet mocniej, no bo oni uderzacie co tydzień tam w Zgrzycie w Ciechanowie. Szerzej. No to jest właśnie kolejny taki promotor kultury w małych miastach. No dzięki Zgrzytowi to Ciechanów wstał z kolan. Jeżeli chodzi o kulturę. No, trzeba powiedzieć, że miejsce jest przygotowane kapitalnie do przyjmowania. Tak, ciągle się rozwija. To też nie dziwi to, że co chwilę są tam jacyś znani artyści. No i też trzeba powiedzieć, że my jako Przasnyszanie trochę tego Zgrzytu wam zazdrościmy, bo jednak ci czołowi artyści... Na szczęście mamy niedaleko. Także. Stand-up zaczął się pojawiać w Ciechanowie i on gdzieś tam wypełnia to salę, nawet po brzegi. Panowie, jest...
dużo takich utworów, których już nie gramy na koncertach, bo gdzieś tam one mają już po 5 lat, na przykład Check One, czy wasz drugi numer, jaki tylko powstał, czyli Ragamuffin Tandem? Tak, to ja i Janek w duecie, pamiętam. Dokładnie, ale czy wracacie jeszcze, rzeczywiście. Wracacie jeszcze do tych utworów czasami, czy to już jednak jest melodia przeszłości? My wracamy, ty nie wracasz, Łukasz? Nawet nie występowałem. Ja do Tandemu wracam, bo lubię, bo to był taki dżunglowy, wyjaśnię może, to jest łączony drum and bass z muzyką reggae. Utwór, który bardzo lubiłem grać na koncertach. Bardzo, bardzo fajny, energetyczny numer, ale się zestarzał, trzeba sobie powiedzieć. To się nam po prostu naturalnie jakoś tak urodziło, że numery, które gramy teraz, ta setlista, która się stworzyła, ona się sama tak naprawdę jakoś wykrystalizowała, bo no, niektóre numery nam się jakoś tam, powiedzmy, nie podobały, inne były słabiej odbierane przez widownię czy słuchaczy, także, ale myślę, że bo tam nie powiedziane jest, że nie wrócimy kiedyś. To dobrze, że podsunąłeś, taki stary numer można było kiedyś odkurzyć, Łukasz, tak a propos. Pamiętam te takie machanie ręcznikami w tym utworze, to też taki element trochę sceniczny. Już nam się ręczniki skończyły. Dlatego nie gramy. No tak. Dobrze, że machamy, nie rzucamy ręcznikiem, to na razie jest dobrze. Tak, nie? Jest. Panowie, trochę w takim młodzieżowym stylu ujmę to, że muzyka stała się naszą zajawką, ale też to jest bardzo ciekawe, że to jest dla nas nie sposób... stała się, tylko chyba cały czas była. Była, stała się, jest, ale to też jest taki fajny pomysł na zwiedzanie trochę Polski, bo wystąpiliśmy czy w Giżycku, czy w Lublinie, w miejscach, w których ja na przykład nigdy w życiu nie byłem. W Gniewie. I przy okazji mogliśmy sobie pozwiedzać te miasta, które są no, piękne. Myślę, że to też jest taki fajny dodatek do tego wszystkiego, co robimy. No pewnie. I świetnych ludzi można poznać. Właśnie z Gniewu, na przykład Tadeusza. Który pozdrawiamy. Nas... Tak. Tadeusz Lenz, tak, to jest była taka bardzo osoba... Bardzo oryginalny przewodnik. Pracująca tak. Na zamku w Gniewie, organizująca koncerty. No i to była osoba, która ugościła nas po królewsku, bo spaliśmy na zamku. A propos zwiedzania Polski, właśnie pamiętam wtedy DJ Szaszor wchodzi i mówi, no tak, trzeba spędzać weekendy, proszę Państwa, gramy koncerty, zwiedzamy zamek. To słońce jest to, świeciło. Czy można sobie... To jest taki moment rzeczywiście, że taki trochę mogę. Człowiek zaczyna wierzyć, że to, co się robi, ma sens. W takim sensie, że no, jak już jedziemy gdzieś, gramy gdzieś, jest przyjemnie, fajnie, zwiedzamy fajne miejsca, poznajemy nowych ludzi, jak powiedziałeś, i wtedy to rzeczywiście jest taka... Chęci potrzeba, żeby co tydzień właściwie no i jeździć po kraju. Artystycznie to był bardzo wartościowy support też dla nas, bo graliśmy tak. Przed Juniorem Stresem, który jest legendą no, tej sceny. No my też mieliśmy świetny support. No, właściwie tak. Lokalnego no, tak, piosenkarza, disco polo. Ale nie, to tak było bezpośrednio tak przed nami. No nie pamiętasz, tam było wielu o, dobrych... czyli zielone. Było, tak, faktycznie. Ale tam było wielu innych dobrych wykonawców też zresztą. Także mam przekaz dla i to wszystkich. To też jest dowód na to, że mimo, że to miasteczko, bo to jest 7000, zdaje się z tego, co pamiętam, miasteczko Gniew, że jest człowiek po prostu znowu jakiś który jeden, walczy, nie? Który walczy o to, żeby ta kultura nieoczywista się tam przedzierała. No przecież do nas trafić z Gniewu to nie jest takie też oczywiste, że człowiek gdzieś z drugiego końca Polski do nas się odezwał, więc to tym bardziej miło. I on tam jest i on tam walczy o to, żeby to nie umarło. No i to chwała mu za to tylko, no bo naprawdę ten koncert był zorganizowany na wysokim poziomie, trzeba tak. Powiedzieć. To, że o tym rozmawiamy już po pół roku, to świadczy o tym, że gdzieś tam w pamięci on nam utkwił, mimo że wiele koncertów też było już i po Gniewie. Panowie, jest wśród nas taka osoba, która zawsze z kamerą, i to nie jestem ja, drodzy Państwo, jeździ na wszystkie koncerty, ma cały czas przy sobie, wszystko dokumentuje. Łukasz, czy dla Ciebie właśnie taka chęć dokumentowania tego być może później na lata, to jest też taki styl spędzania koncertu u każdego wyjazdu? To znaczy, wiesz co, to jest taka moja druga zajawka. Pasji mam wiele, to jest jedna z nich. Zawsze lubiłem grafikę komputerową, jakąś obróbkę zdjęć, obróbkę wideo, montaż i no to właśnie tak się przejawia. No, niedawno zainwestowałem w lepszy sprzęt i tak sobie jeżdżę i dokumentuję. I dzięki temu korzysta sobie też media Przasnysz z Twoich nagrań. Panowie, też trzeba jednak powiedzieć i chwilę spędzić czasu z postacią na antenie teraz Marka Karolskiego, który jest dla nas myślę, że zupełnie nieoceniony.
No najwięcej, myślę, Przemek, ty wiesz o Marku, bo najwięcej z nim spędzasz czasu. Natomiast ta współpraca z Markiem, ona zaczęła się już od samiutkiego początku, więc można powiedzieć, że on chyba widzi to, co się działo 5 lat temu z naszym zespołem, jak to wszystko gdzieś tam w powijakach powstawało, jak było ciężko. I dzisiaj w zasadzie, jak wchodzimy do studia, to parę godzin już trzeba spędzić na tym, żeby tylko nagrać wokale. Przemek, uaktywnij się, tak. No, co ja mogę powiedzieć? Pan Marek jest dla nas chyba nieocenioną pomocą. Każdy numer w zasadzie, w każdym numerze czuć jego rękę i te jego wszystkie wskazówki, to rady, to no, myślę, że to jest nieoceniona pomoc i większość numerów i to, że jesteśmy, że istnieją, myślę, że też jest zasługa pana Marka, no i w zasadzie nic więcej powiedzieć nie chcę. To jest tylko niestety niepokojące, że nikt nie trwa wiecznie i to tutaj jest dobry duch naszego zespołu, bardzo tak? Duży kłopot. Generalnie trafiliśmy na świetny czas jakby na tworzenie muzyki, dlatego że ktoś taki jak pan Marek dla młodego człowieka, który zaczyna gdzieś swoją przygodę z muzyką, no to myślę, no nie można lepiej trafić, więc ja się tak zastanawiam i chyba warto by było jakichś następców szykować powoli, bo... Następców pana Marka? Nie uśmiercajmy pana Marka, pan Marek się dobrze czuje. Niech nam pan Marek żyje 100 lat. Wczoraj wyglądał dobrze. Nie, ale wiecie o czym mówię, żeby po prostu to nie było tak, że znowu mamy człowieka, który podtrzymuje na swoich barkach. Nie, no trzeba chyba, ja się mam wrażenie, trafić na swojego, bo generalnie przecież pan Marek też nie jest jedyną osobą, która ma studio w Przasneszu. No oczywiście, że tak, więc natomiast, dobrze, żeby no, w żeby naszym działało, przypadku no. Gdzieś tam to gra rzeczywiście ta jego dłoń gdzieś tam nie, pomocna. Nie, współpraca jest wzorowa. Tutaj coś trzeba nie mieć nawet... po prostu w sobie, jeśli chodzi o pana Marka. To jest... U nas zaiskrzyło między zespołem a panem Markiem, tak? To bez dwóch zdań gdzieś to tam trwa i iskrzy. Pan Marek przede wszystkim ma najważniejsze narzędzie. Wszędzie, które jest potrzebne, czyli ucho niesamowite po prostu i czucie muzyki, która pozwala mu poruszać się w klimatach niekoniecznie, że tak powiem, trafiający przez niego, trafiających w jego gust. Tak, on tak. W ogóle potrafi wyczuć to tak jak, no polecamy. To jest tak. Duża wrażliwość generalnie, można to chyba tak określić, muzyczna tak. Tak, na wszelkie gatunki i to się potem przejawia tym, że właściwie bez słów czasami się rozumiemy, jakby jakieś poprawki, zmiany i tak dalej następują naturalnie, gdzieś nawet bez naszej ingerencji. To więc... pan Marek ma słodko teraz. Zresztą, no mówię, to tak jak powiedział Przemek, no dużo podpowiedzi, dużo pracy. Ostatnio nawet była pomoc w tekście jednego utworu, więc tu analizujemy bardzo często zresztą teksty nasze z panem Markiem. Często to jest duży powód do śmiechu, ale też często nam pomaga przy tym. I też trzeba powiedzieć o tym, że tak naprawdę te nasze utwory, które gdzieś tam dopiero powstają, one tworzą się i nabierają swojego charakteru dopiero w studiu, bo też często jest tak, że my mamy zupełnie inny pomysł na utwór, wchodzimy do studia, mija czas, gdzieś tam słyszymy, że to naprawdę fajnie brzmi i ten utwór w kilka minut zostaje całkowicie w zasadzie zmieniony. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że duża jest rola Bartka, drodzy Państwo, bo to kierownik zespołu. Bo to taki nasz kierownik zespołu, który gdzieś tam szuka tych brzmień, gdzieś tam narzuca tematykę utworu i później każdy z nas, i to też myślę, że jest ciekawostką dla naszych nie chciałem powiedzieć fanów, ale słuchaczy, myślę, że to będzie lepsze słowo. Ujęte. To jest też ciekawostka, że każdy z nas pisze swój fragment tekstu, czyli swoją zwrotkę, bo zazwyczaj jest tak, że zespoły mają swoich tekściarzy. U nas takiego tekściarza nigdy nie było. Nie, to w ogóle chyba jest wyjątkowo. Taka rola tekściarza to już powoli chyba w ogóle wymiera, nie wiem, bo to tak ja sobie kojarzę z Jackiem Cyganem od razu. Głównie te. Nie, no to jest tak, że są wokalistki na przykład też, nie wiem, czy jazzowe, czy jakieś, gdzie mają tekst. To zależy od gatunku muzyki, tak, zgadza się. Ale my trochę nawiązujemy, trzeba sobie powiedzieć, do muzyki hip-hopowej w podejściu, do muzyki rap w podejściu, do tekstu, w podejściu do... Znaczy ekspresja sceniczna jest też mocno nawiązująca do w ogóle wszystkich jakichś tam ulicznych trendów w muzyce elektronicznej czy w muzyce reggae i no tam raczej każdy MC, każdy nawijacz czy z Jamajska DJ, bo tam są różne nomenklatury, zależy od tego w jakim klimacie się poruszasz, no to pisze swoje teksty sam, bo to jest jakby, on jest osobowością sceniczną i ma to wyrazić. No i jest właśnie Selecta, czyli DJ, który tutaj jest, który tym wszystkim jakby próbuje to opanować, dowodzi tym wszystkim. Chociaż w naszym przypadku też myślę, że dosyć wyjątkowe jest to, że przecież my nie ingerujemy sobie w teksty, a one zawsze się zgrywają, gdzieś pada
piszemy na dany temat i wszystkie teksty jakby się zlewają, pasują do siebie, mimo że jesteśmy wszyscy inni i każdy jakby ma swój jakiś tam styl taki, myślę, że dosyć wyraźny, no to i tak to gdzieś wszystko to znaczy, gra. I... To też jest tak, że ten, ja myślę, że sobie też wypracowaliśmy trochę po drodze to wszystko, bo na początku tam Bartek sporo, trzeba powiedzieć, na siebie brał rzeczy i z pisaniem tekstów i z innymi rzeczami, i z muzycznymi. Aranż był na ciężar. Aranż, tak. Natomiast po drodze rzeczywiście się wykształcił jakiś fajny taki sposób pracy. I jest w porządku. No, my się spotykamy z Bartkiem często, mieszkając na co dzień w Warszawie, i szukamy tych brzmień odpowiednich, cały czas gdzieś tam dyskutujemy, potem konsultujemy jeszcze z wami, ale rzeczywiście jakby to Bartek odpowiada za to, żeby dostarczyć ten pierwszy dźwięk, tak. Moja rola polega na tym, że wyszukuję producentów, podkładów, które oni w zaciszu domowym produkują. No i szukamy. To są setki, tysięcy, tysiące podkładów na płytę. To trzeba przesłuchać tego spokojnie, 2-3 tysiące podkładów. Te 11, które chcemy umieścić na płycie. Tak. I w ogóle Łukasz Kijora, czyli harcerza, nosi się uaktywni, że cały czas są pod wrażeniem tego, jak przerobiliśmy dwie piosenki harcerskie. Także to też rola Bartka, bo to Bartek z Jaśkiem w sumie wymyślili ten aranż i jak to fajnie Szarą lilijkę, tak bardzo mi zapadła w pamięć. Szara lilijka i harcerz taki gapa, tak? Stokrotka. Stokrotka, oczywiście. Ale lilijkę wspominam dużo bardziej ciepło niż tak, harcerza niż gapę. Znaczy no tak, no bo to był koncert, który graliśmy z okazji stulecia ZHP. Zostaliśmy zaproszeni. No nie całego ZHP, chyba chówca tutejszego, tak? Tak. Mamy zresztą pamiątki do tej pory po tym koncercie, bo dostaliśmy pamiątkowe koszulki. Co ciekawe, wtedy Szaszorka nie było, bo rodził mu się potomek. Tak. Córka chyba wtedy. Wtedy synek chyba. Synek, no. Z tego Szaszor tyle gra koncertów, że nawet nie pamięta. Panowie, ale też za nami był jeden taki koncert, który ja wspominam szalenie miło. To był koncert akurat wtedy Łukasza nie było, gdzie wystąpiliśmy z całym zespołem na żywo i tutaj duża rola Szpenia. I to też chyba trzeba o tym powiedzieć, że oczywiście bardzo fajnie gra się z dekami, ale jeszcze fajnie gra się i z dekami, i z zespołem na żywo. I tak, do tego będziemy dążyć, żeby z okazji 5 lat działalności wystąpić na pełnym uderzeniu właśnie z zespołem, zagrać 2-3 koncerty i z DJ-em razem. Będzie to taki potężny konglomerat słowno-muzyczny, który będzie uderzał pełną mocą. To będzie Raga Muffin Dancehall zagrane tak, jak się to gra na największych festiwalach, jeżeli nam się to uda wszystko spiąć. Tu trzeba powiedzieć, że Piotr Strębicki, Szpenio, o którym wspomniałeś, jest to dowódca takiego zespołu Fantastic Crew, w którym grał m.in. Sławomir Gołaszewski, który jest absolutnym ojcem muzyki reggae w ogóle w Polsce. Niech ktoś sobie to wygoogluje. Tak, udało nam się zapoznać w ogóle kiedyś, także to jakby taka też historia. Tak, to była wielka postać. To był filozof, szaman, ideolog rastafariański, to był poeta, to był człowiek orkiestra. I on tam grywał właśnie z Szpeniem w zespole. No i mieliśmy okazję nawet wystąpić na jednej scenie z panem Gołaszewskim. Byliśmy supportem. Byliśmy tak jakby tak, supportem tam na imprezach takich wewnętrznych w Warszawie. No i raz z zespołem Fantastic Crew udało nam się zagrać koncert. Bardzo, bardzo miło to wspominamy, bo to jest zupełnie inna jeszcze energia. No ale będziemy jeszcze próbowali to wkomponować Szaszora w to wszystko. Jestem ciekawy, co Szaszor myśli w ogóle. Tak, generalnie ja już spać nie mogę z tego powodu trochę, bo się strasznie... Nie wiem, jak to będzie, ale... No, ale mamy... A w ogóle to musimy się kiedyś zgadać, musicie mi dać znać, kiedy idziecie nagrywać kawałki do pana Marka, też bym chciał tam wpaść, brać jakiś udział w tym i coś wydobyć dla siebie na sample z tych nagrań. Oj Boże, prosisz mnie o te sample jeszcze drugi rok, ja to w końcu muszę... Myślę, że zaprosimy w takim razie ciebie na to nagranie, na to spotkanie już ostateczne, jak będziemy płytę zamykać, to wtedy najlepszy moment będzie, bo wszystkie utwory będziemy jeszcze pewnie raz poruszać, bo tak naprawdę już większość to taka jest gotowa. Ciekawostka, już tak trochę uprzedzając pewnie jakieś tam kolejne pytanie, to płyta jest prawie gotowa. Ja jeszcze tylko dodam a propos tego występu wspólnego zespołu i Szaszora i nas, że tutaj to rzeczywiście inicjatywa jest bardzo odważna i ja szczerze powiem, że
że strasznie się stresuję z tego powodu, spać nie mogę, myślę po nocach, czy to nam się uda. Jesteśmy przed pierwszymi próbami w takim zestawieniu, więc zobaczymy, co będzie. Chłopaki już tam już działają, tak. Z tego co wiem, już z materiałem nowym. Tak jak Bartek powiedział, zupełnie inna energia z zespołem. W sensie ten zespół jest ogólnie energetyczny mocno i myślę, że na tym też dużo opieramy swoją działalność, natomiast jakby wszystko, co jest gdzie w podkładzie, jest zawsze poprawne od deski do deski. A w zespole, jak wiadomo, no, czasami perkusista nie trafi w talerz, a klawiszowiec nie zagra jakiegoś dźwięku. Są niespodzianki, to daje taką inną zupełnie jakość tej muzyce. I też fajnie usłyszeć te podkłady w ogóle w wykonaniu instrumentów na żywo. Bardzo, bardzo fajny koncert mieliśmy, taka jest coroczna impreza we Warszawie właśnie z okazji imienin Piotra i Pawła. To jest końcówka czerwca i wtedy zaprosił nas Szpenio właśnie, żebyśmy wystąpili, bo to impreza, której on jest współorganizatorem. I tam wtedy no, bawiliśmy się świetnie, a teraz potężnie oldschoolowy po dwóch klimat latach, taki. Tak? Po dwóch latach właściwie wracamy do tego, więc zobaczymy, jak będzie. Panowie, nigdy nie było okazji, a myślę, że dzisiaj nadarza się idealna do tego, żeby podziękować wszystkim Państwu i myślę wszystkim z Przasnysz, ale nie tylko, no bo to głównie dzięki Państwu tak naprawdę mogliśmy wydać pierwszą płytę, czyli radiostacja Mixtape, płytę, w którą myślę włożyliśmy masę pracy, kupę serducha, no i była takim zwieńczeniem tego wszystkiego, co udało się, co udało się osiągnąć. No pierwsza płyta za nami. Czy jeszcze do tej płyty czasami wracacie, czy już tyle razy ją przesłuchaliście, że już w zasadzie no nie można tego słuchać, bo znasz każdą nutę na pamięć. Wracamy na każdym koncercie do tych numerów, myślę, i każdy z nas tego słucha, także... Nie masz wyjścia, jak grasz, musisz tego słuchać. No, tak mi się wydaje, ja tak przynajmniej mam, że trzeba tego odsłuchiwać co jakiś czas, no bo człowiek ma... A jestem ciekawy, jak ma właśnie DJ. Czy ty odsłuchujesz po prostu płyty, żeby potem czuć mniej więcej, co jest gdzie, czy no to ty znaczy, pracujesz... No ja muszę wiedzieć, co jest gdzie, bo inaczej bym robił za dużo błędów. Indeks płyt zakazany. Ale no tą płytę wożę w samochodzie, czasem słucham sobie. Bo ja jej nie słyszałem tyle razy, co wy. Jezus, nie byłem podczas nagrań. Także dla mnie to ona jeszcze mi się nie przejadła. Panowie, pytanie w zasadzie do każdego z was o taki ulubiony utwór. Jak go słyszycie, to od razu nóżka chodzi, albo jak słyszycie go na koncercie, że za chwilę będziemy go wykonywać, to już jest banan na twarzy, bo wiadomo, że będzie super. Ja najbardziej lubię funk. Tak, fajnie wjeżdża tam, super gitarka basowa. No sprawdza się na koncertach rzeczywiście. Tak. Przemek, u ciebie jak to jest? Nie, właśnie tak myślę, zastanawiam się. U mnie chyba panowie impreza Ragamuffin. To jest taki utwór, od którego często zaczynamy koncerty. Jak się dobrze wejdzie w koncert właśnie tym utworem, to później jest łatwiej. No i to jest taki utwór... Jack Daniels ma bardzo fajną energię. Mhm. Zawsze na koncercie też świetnie się to gra. To szczególny dla mnie też utwór. Muszę powiedzieć, nie wiem, to jakiś taki przełom był dla mnie bliski strasznie sercu. Wydaje mi się, że całkiem dobrze się go słucha. No i też przy okazji moja żona do tego, jak pamiętacie, teledysk nagrywała i montowała, więc jest, ona ten utwór znała na pamięć sekunda po sekundzie, montując ten teledysk, ale też przez to jakoś bliższy memu sercu jest on. No właśnie, ja mam taki kontrowersyjny pogląd, wiecie, bo nie mam żadnego z waszych utworów. Dla mnie na przykład Pueblo. W mixtape'u. Zawsze dziwne jakieś takie wybierałeś. Bardzo. Tam Pueblo z mixtape'u, Selecta i Escobar chyba. To są trzy moje ulubione Czyli utwory. Czyli rzeczywiście takie utwory, które gdzieś tam stawiają przede wszystkim na treść. No, dużo też utworów sprzed wydania płyty, no bo trzeba powiedzieć sobie, że ten system pracy my zmieniliśmy, bo na początku wypuszczaliśmy po prostu do internetu każdy nagrany utwór, a potem sobie wymarzyliśmy z Bartkiem taki pomysł, podrzuciłem, żeby po prostu zrobić cały long play i dopiero wydać no, jako całą płytę. I teraz w ten sposób pracujemy, ale też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że chyba wrócimy pomału do bo trochę trzeba będzie wypuszczania odejść, luźnych tak. Tracków, bo jednak ten sposób pracy, gdzie się tworzy całą... Wykańcza psychicznie trochę, to trzeba powiedzieć. Tak, pracujemy już od wielu miesięcy i to tak, to jest ciężko trzymać cały czas, że tak powiem, poziom zaangażowania. Wszyscy widzą tylko finalny efekt zawsze, a to trwa już prawie rok. To zaczęliśmy nagrywać w sierpniu i generalnie każdy weekend, każdy miesiąc jest jakby dostosowany do nagrań.
a my przecież nie robimy tego zawodowo, to jest hobby, tak, więc to jest... Bartek nam żyć nie daje, tylko tak. Cały czas pyta, kiedy nowe nagrania i czy już teksty gotowe, jako kierownik zespołu. No w ogóle też chyba, to też można chyba zdradzić naszym telewizom, wymyśliliśmy bardzo fajny system nagrywania, mi się wydaje, bo każdy z nas nagrywa swoją zwrotkę, wrzuca na taką specjalną grupę i przez to wiemy, jak ktoś tam, jakie flow ma w danym utworze i jak ten tekst brzmi. No tylko nie ujawniajmy nigdy tych nagrań. Tak. Niech to zostanie na zawsze w szafie. No to są wersje demonstracyjne, no to byłby, to był bardzo dobry pomysł, dlatego że poza tym, że sobie przekazujemy swoje teksty, to jeszcze przekazujemy sobie swoją wizję poprowadzenia tych linii wokalnych i dzięki temu można troszkę osobie, które jest trudniej coś akurat w danym momencie napisać, może podpowiedzieć coś. No zresztą no, wydaje mi się, że to nie jest problem w dzisiejszych czasach, żeby wziąć telefon i nagrać coś i jest, i po tym zostaje jakiś ślad, też nie znika, pomysły nie uciekają, więc to... Ja to powiem też inaczej, jest porządek po prostu, ja jestem takim terrorystą. Higiena pracy nam, tak. Terrorystą, jeżeli chodzi o tworzenie, ja lubię jak jest porządek i jest wszystko czasowo, ale to... Jestem najgorszą marudą tu chyba. Co mogę potwierdzić. Zdecydowanie. Panowie, trochę czasu już rozmawiamy, a jednak nie powiedzieliśmy o dwóch najważniejszych rzeczach, na które widzę tutaj czekają wszyscy nasi, wszystkie osoby, które nas oglądają. Czyli informacja, kiedy, albo mniej więcej kiedy pojawi się nowa płyta, co to będzie za płyta, jakie utwory tam będzie można znaleźć. Terminami ostrożnie, zawsze trzeba uważać z terminami. Ale myślę, że trochę możemy powiedzieć na temat tej nowej płyty, bo w zasadzie chyba już 10... Daty nie podamy na pewno konkretnej. 10 utworów, tak, chyba mniej więcej jest nagrane. Powiedzmy, płyta będzie w klimacie letnim i będzie na lato. Tak jest, bardzo dobrze to jest powiedziane. Myślę, że jakiś pierwszy singiel w czerwcu jest szansa, że się pojawi. To zobaczymy. Ale na pewno będziemy, to chyba nie tajemnica, że gramy w czerwcu tutaj na Dniach Przasnycza, to zapraszamy w niedzielę 10 czerwca o 17, jak dobrze pamiętam. Nie, pomiędzy Kleo a 17 Enejem. Będzie Kleo, przepraszam. Tak. Nie mogę zawsze wyjść z podziwu, że gramy po. Natomiast będziemy tam tą płytę promować, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na Dniach Przasnycza. Tak, i to będzie ważne wydarzenie, bo to będą piąte urodziny zespołu w innym stanie i szykujemy potężne niespodzianki, będzie ciekawie, wesoło. Będzie dużo fajnych, nowych brzmień, także będą nowe utwory i też przy okazji w różnych wydaniach, więc też będzie można usłyszeć to nie tylko tak jak potem na płycie, ale też jakieś remiksy. Ja mam też takie ciche marzenie, że uda się przygotować już płyty, żebyśmy mogli je kolportować. Zaprezentować, no to jest... To by było bardzo fajne. Bardzo byśmy chcieli, ale to oczywiście z doświadczenia już wiemy po wydawaniu pierwszej płyty, że terminy się przesuwają, więc... Po nim się nie deklarować. Tak, jak będziemy mieli tą płytę w ręku, to wtedy będziemy ogłaszać tak naprawdę. Planujemy też, no myślę, że ze 2-3 teledyski na pewno wypuścić tym razem już tak troszeczkę szerzej niż to było ostatnio. Z tym jest zawsze problem oczywiście, no bo to trzeba czasu, ludzi i nakładów jakiś tam. Ale tutaj mamy deklarację od Szoszora, że jeden teledysk nam zmontuje na pewno. To będzie pewnie zbiór naszych różnych wypadów koncertowych. To będzie coś wykręconego, coś mi się wydaje. Aż strach się bać, ale... Scenografię, oświetlenie, wszystko wolna będzie ręka. Wolna ręka będzie dla Szoszora na pewno. Na pewno jakiś teledysk koncertowy będziemy chcieli też zrobić. Chcemy, bo trochę tego się zebrało. Bitkę z tych 5 lat, taki wspomnieniowy. No i ważna rzecz a propos płyty, w której uczestniczyłem, czyli grafika, bo mamy teraz zmianę jakby grafika. Wszystkim poprzednim dziękujemy, Bełzowi i Krzysiowi Górniakowi, który zrobił pierwsze logo, które było bardzo charakterystyczne, ten wypuszczający chmurę z papierosa ludzik z mangowy. No i teraz Daniel Rusiłowicz z Przasnysza, gościu, który robił już niejedną okładkę naprawdę na polskiej scenie muzycznej. Przygotował nam coś naprawdę nowego, świeżego. Coś ekstra. A tak, ale nawiązującego do starego klimatu, no i myślę, że będą... Na wysokim poziomie. Ja jestem zachwycony osobiście tym, co się dzieje. Więc idzie nowe i mamy nadzieję, że pójdzie to idzie z nowe. Jakością. Idzie tak. Lepsze. Panowie, powoli kończąc naszą rozmowę, tutaj nie tak dawno, bo parę miesięcy temu na tych samych kanapach, na których dzisiaj siedzi Bartek i Przemek, byli Ziomek i TMS. To też są osoby, które, przynajmniej TMS już w jednym utworze u nas i nawet i w teledysku wystąpił. Ziomek też jest blisko naszego zespołu. I to też są osoby, które z nami współpracują.
No absolutnie. Ziomek to spoko ziomek, Tomek to spoko Tomek. Znamy się, pracujemy i już wspieramy się, to jest bardzo fajne. Nie jest tajemnicą, że wczoraj doszło do zbliżenia. Myślałem, że jednak pozostanie tajemnicą. Nie, no jak przecież już zdjęcia były, Janek, wczoraj na stronie, więc no właśnie do tego tajemnicy już nie ma. Nie, dążyłem, że przasnyska scena, ta taka rapowo-regowa, gdzieś tam przynajmniej w jednym utworze połączyła swoje siły, a państwo będą mogli, myślę, że za parę miesięcy ocenić efekt tej współpracy. Panowie, mam takie ulubione zawsze pytanie na sam koniec. Czego mogę życzyć zespołowi w innym stanie na ten rok i czego na najbliższe lata, tak żebyśmy jako zespół byli rzeczywiście spełnieni? Ja bym chciał dużo koncertów, właśnie takich jak tak, dużo niebie, koncertów, dużo i zwiedzania, i dużo żebyśmy, jeżdżenia po żebyśmy Polsce. Żebyśmy zaczęli na tym zarabiać takie pieniądze, żebyśmy mogli rzucić pracę. O. To jest... Ale Maria Przasnysz nigdy nie rzucę, niestety. To nie jest praca. Ale będziesz szefował. Ja tak przyziemnie bym powiedział, że bym chciał występ na festiwalu jakimś takim dużym. Ostruda. To było bardzo przyjemne. I chciałbym, żeby nam starczyło sił, żeby się dalej bawić w to za parę lat. Żebyśmy sobie muzykowali i to był sposób jakiś na spędzanie wolnego czasu. Tak, tak, przede wszystkim, bo... Takie przyziemne mam marzenia. Żeby ten zespół nigdy nie stał się obowiązkiem, tylko zawsze był przywilejem jakimś. Tak, żebyśmy mogli się spotkać. Wiadomo, życie idzie do przodu, mamy rodziny, zakładamy rodziny, ale to jest taki moment, gdzie możesz się po prostu wyciszyć albo wyszaleć, wyszumieć. Zależy jak to na to kto postrzega, żebyśmy mieli tą... Mieć swoje małe szaszamany. Tak, takie małe szaszamany, żebyśmy swoje mieli. Kto ma wiedzieć, ten wie, pozdro dla kumaty. Żebyśmy, ja jeszcze tylko dodam na koniec, żebyśmy, tak jak się znamy od 7 roku życia, my we trzech z Przemkiem chyba od jakiegoś 13, żebyśmy... Z Szaszorem od 26. Tak, ale chodzi mi o to, że razem już... Razem mieszkaliśmy, przez życie, razem tak, wszystko przeżyliśmy, żebyśmy drugie po prostu tyle albo 3 razy tyle jeszcze wspólnie przeżyli przede wszystkim, bo to już nieważne, czy zespół będzie, czy nie będzie, to, no to my się znamy 27 lat już, kawał czasu. A ja wam życzę, panowie, żebyśmy się dzisiaj świetnie bawili, no bo tych spotkań jest naprawdę mało ostatnio, tak żebyśmy się widzieli jednak coraz częściej, żeby te koncerty naprawdę były udane. Panowie, bardzo dziękuję, że przybyliście do studia. Myślę, że Szaszor, ty też zapraszasz na wszystkie koncerty w Zgrzycie. Tak, zapraszam. Zapraszamy, bo scena jest prężna. Właśnie, zareklamujmy, Szaszor jeździ z hip-hopowcami. Gra bitwy, tak? Pochwal się jeszcze. Imprezy taneczne, drum and bassowe, house'owe, tak, bitwy freestyle'owe. Chrzciny, ostatnio wesela. W Rumunie. Finał WLW w Warszawie ostatnio. Dużo się dzieje, także zapraszamy też w ogóle. Musisz paść do Łukasza opowiedzieć o freestyle'u w ogóle, bo freestyle to twoje dziecko trochę takie. Muszę cię zaprosić zupełnie oddzielnie. No nie do końca moje, ja tam po prostu zostałem w to wtajemniczony i przez długi czas prowadziliśmy w Ciechanowie ligę freestyle'ową, ale niestety ona już upadła. Myślę, że się odrodzi niedługo, bo jest dużo freestyle. Ale to jest, proszę państwa, kolejny człowiek z pasją, który na swoje barki tutaj bierze dużo i takich ludzi nam potrzeba, bo dzięki takim ludziom te marudy inne, którym się czasami nie chce, to, no, to wychodzą z domu. Także. Bo mogę jeszcze jedno wspomnienie, bo o kimś powinniśmy wspomnieć, bo długi czas naszym takim promotorem, kimś, kto nam, kto nas pchał do przodu, był taki swoisty ideolog zespołu Raz Borozi, czyli Kamil, który jest też serdecznie pozdrawiamy taką Kamila, naszą kochaną mordeczką, która na początku organizowała nam tak naprawdę koncerty i tak naprawdę ten ruch koncertowy, cała ta działalność to była dzięki niemu na początku. Znaczy on nam wmawiał generalnie, że warto, żebyśmy grali, bo myśmy nie do końca wierzyli wtedy, że jakby to ma sens. A Boroś przychodzi, musicie grać. I mówił nam, że jest to dobre i tak jakoś nam wmówił, że w końcu uwierzyliśmy chyba. Panowie, także tym miłym akcentem będziemy powoli kończyć. Bardzo dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie, że znowu udało nam się spotkać, no i coś tam przy okazji też nagrać. Szaszor, tobie mocno kibicuję i trzymam kciuki. Myślę, że ciebie też muszę tutaj koniecznie zaprosić z ciechanowską sceną hip-hopową, żeby trochę popowiadali o swoich pasjach. Moimi gośćmi to lepsza formuła, są zespół w innym stanie. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy państwu. Pozdrawiamy. A teraz idziemy na grilla.